chodzi o projekt Bardzo Młoda Kultura i o to, w jaki sposób my się w tej chwili, czyli uczestnicy tego projektu, w jaki sposób, no nie wiem, inspirujemy się sobą nawzajem, no to myślę, że mocno. Ja na przykład, zresztą nie tylko ja, ale no w tej chwili mówię o sobie, wszystkich uczestników dodałam do znajomych, podglądam ich pracę, patrzę, jak działają ośrodki kultury, w jaki sposób te projekty były realizowane. Jest to dla mnie na przykład bardzo inspirujące, bardzo. Wartość dodana niesamowita, jeśli chodzi o taką integrację środowiska kulturalnego tutaj, okolicy i właśnie tą wymianę doświadczeń. Nawiązałam poprzez ten projekt. Gdzieś tam dotarłam do ludzi, którzy w ogóle zrobili wow, kiedy ja dzwoniłam. I że coś takiego, że w ogóle my wychodzimy z taką inicjatywą, bo zwykle to oni gdzieś tam wychodzili. Chcieli jakby te dzieci, czy w ogóle społeczną, tą lokalną społeczność zachęcić do takiej jakby aktywności. I spotykali się z murem, a tutaj nagle my wychodzimy z czymś takim do nich. Więc oni z chęcią zaczęli nam pomagać. Ja też dostałam wiele informacji, jak przeprowadzić ten projekt. Dzwoniłam i otrzymywałam tą informację od tych ludzi, bo oni byli zafascynowani tym, że my w ogóle chcemy coś takiego zrobić i pokazać. Także nawiązaliśmy dużo kontaktów i ja myślę, nawet okazało się, że u nas na terenie gminy jest bardzo dużo ludzi, którzy są pasjonatami tego krótkofalarstwa od wielu lat i z miłą chęcią przyjechali do nas i nam pomagali przy tym projekcie. Znaczy, no, musi być pomysł fajny, trzeba to fajnie sprzedać i ciekawie. Czy to jest coś innego, nasz projekt był zupełnie inny. No, może i szalony, chociaż niekoniecznie. Ale opiera się zupełnie na czymś innym, na czymś, czego nie ma teraz. I dochodzimy do wniosku po projekcie, że to naprawdę jest coś, co powinno być gdzieś tam w ośrodkach kultury, taka kultura techniczna, żeby pokazać dzieciom. Dzieci się zafascynowały lutowaniem, no tego teraz nie ma. Takimi rzeczami my myśleliśmy, że dla nich frajdą będzie nawiązywanie łączności, praca z radiem, tak wywoływanie tego rozmówcy, a tu się okazało, że to lutownica i to lutowanie tych drucików to jest frajda dla nich. To jest coś, czego nie mają na co. Skrajnie łatwo jest prowadzić działania z obszaru edukacji kulturowej i kulturalnej, w zależności jak to będziemy nazywać, jak ma się wysokie zaangażowanie, motywacje i kompetencje. I są takie osoby, tylko jest ich niewiele. I te osoby też to są silne osoby, które mają mocne osobowości i pomimo problemów strukturalnych, jakichkolwiek rzeczy, będą to robiły na zasadzie misyjności. I w tym sensie dla nich jest to łatwo, bo oni będą to robili bez względu na wszystko. Ja postrzegam, że są takie rozdzielenie, że jest bardzo wąska grupa wybranych, czy też osób, które same sobą świadczą tą edukację w wydaniu misyjnym, a jest bardzo i szeroka grono osób potencjalnie przygotowanych do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, czyli nauczycieli, animatorów, pracowników ośrodków kultury, bibliotek, którzy się tym nie zajmują. Natomiast ludzie z obszaru kultury, animatorzy, znowu traktują edukację dość specyficznie jako pewien system, edukacji najczęściej formalnej. W związku z tym to są dwa takie sprzeczne obrazy, które spowodują na to, że nie mamy rzadko się spotyka takiego, nie wiem, typowego nauczyciela, który w normalny, jakby dla niego jest to normalne, że on się zajmuje też kulturą, bo on się zajmuje swoim przedmiotem, więc on się nie będzie zajmował kulturą, bo kulturą jest pani od plastyki i czy też ktoś z domu kultury i na odwrót. No. Osoby o wysokich kompetencjach z obszaru animacyjnego nie mają na przykład kompetencji, które są typowe dla nauczyciela i też tego rodzaju podejścia, więc tutaj ja bym powiedział tak, że bardzo trudno jest to robić, bo nie ma dobrego wspólnego języka. Pytanie, czy tego typu program jak BMK stwarza wspólny język? Stwarza, natomiast pytanie, na ile on jest bardzo lokalny i zamknięty do tych osób, które już zaczynają nim mówić. I pytanie, czy to się przetworzy wspólny język, czy zostanie takimi małymi, lokalnymi gwarami. Łatwo dla tych, którzy to robią, tylko pytanie, czy oni są na tyle otwarci, żeby pokazywać innym, jak to robić, a ci inni będą mieli w sobie motywację do tego, żeby zacząć rozumieć coś, co się traktuje jako inny świat. Bo dla edukacji kultura mimo wszystko jest trochę innym światem, a dla kultury i na odwrót. W obie strony jest, że tak powiem, pewna taka silosowość.
wydawałoby się, że nie powinno jej być, a ona mimo wszystko wszystko jest. Wychodzić z takimi nietoźnikowymi pomysłami, żeby się tego nie bać, bo to może się okazać, że to jest naprawdę jakiś ten kierunek w rozwoju w ogóle jakby integracji społeczności lokalnej. Że to, co niby wydaje się komuś, że to jest rzucanie się z motyką na słońce, gdzieś tam wbrew pozorom można to zrealizować i nie trzeba się tego bać. Nie powiem, że to nie jest trudne, bo jest naprawdę trudne, ale trzeba gdzieś tam być odważnym, nawet nie znając ludzi, docierać do nich, zadzwonić do nich, przedstawić im swój pomysł, swoją ideę i to, co chcemy zrobić, bo wbrew pozorom jest naprawdę dużo ludzi, którzy mogą nam pomóc i z chęcią to zrobić. Są bardzo różne projekty, niektóre są bardzo nieoczywiste. I zastanawiam się, czy na część takich pomysłów w ogóle mogłabym wpaść, więc to jest coś niesamowitego, że to nie są takie sztampowe rzeczy. Każdy jest po prostu inny, niepowtarzalny. I dla mnie to jest najbardziej fascynujące i też dzisiaj przyglądałam się właśnie efektom i też słuchałam komentarzy tych twórców tych projektów. To jest naprawdę coś niesamowitego.